Chusty wykonane są z tkanin naturalnych. Ważne jest, aby tkanina była wykonana odpowiednim splotem, tak zwanym diagonalnym lub skośno-krzyżowym. Chodzi o to, aby tkanina miała odpowiednią elastyczność po skosie, niewielką, ale jednak, właśnie uzyskaną dzięki temu odpowiedniemu splotowi. Ważne jest, aby chusta była wykonana również z naturalnych włókien. Chusty tkane wykonane są z bawełny, z bambusa, z konopi, z jedwabiu, z wełny. Jest coraz więcej różnych mieszanek, ale nadal stawiamy na naturalność. W chuście tkanej również możemy nosić dziecko od pierwszych dni życia, jednak jest to troszkę trudniejsze niż w chuście elastycznej, ponieważ chusta tkana wymaga dociągania, poprawiania na dziecku, co dla niewprawnych rodziców może stanowić problem. Dlatego jednak namawiamy, aby rozpocząć od prostszej chusty lub skontaktować się z doradcą, instruktorem, który pomoże nauczy wiązać. Chusty tkane mają około 70 cm szerokości, są szersze od chust elastycznych. Dzięki temu wygodniej wiąże się w nie większe dzieci. Ważne jest, bardzo przydatne, aby chusta miała oznaczone brzegi, ponieważ przy dociąganiu będzie nam łatwiej dociągnąć odpowiedni brzeg, łatwo go rozpoznając. W chustach i elastycznych, i tkanych bardzo przydatny jest zaznaczony środek, bo dużo łatwiej znaleźć środek w 5 metrach, jeżeli ma on jakieś oznaczenie, niż próbując go za każdym razem odmierzać. Chusty tkane mogą być różnej długości, od 3,6 metra do 5 ponad. Wszystko zależy, do czego mają nam służyć oraz jakiej budowy jest rodzic.